Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia, czy grupa kilkuset rolników z Kujaw i Pomorza została oszukana. Wczoraj informowaliśmy, że rolnicy z gminy Zławieś Wielka oddali zboże, a nie otrzymali pieniędzy. Małgorzata Rogaty, witam Państwa. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Zastanawiamy się, gdzie są te pieniądze, które zginęły. To nie jest przesunięcie terminu płatności. Tylko w tym momencie, moim zdaniem, jest to jawna kradzież. Czynności sprawdzające będą polegały na przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie, jak również ustalenia danych szczegółowych tego podmiotu prawa handlowego, który zajmował się skupem rzepaku i zbóż. Ten temat za chwilę, od czego zaczynamy nasz serwis? Koniec głośnej sprawy śmierci studentów po inauguracyjnej imprezie na UTP. Ta sprawa była trudna dowodowo. Mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnych takich zdarzeń. Śmiertelne zagrożenie. Ujawniono w jednym z pomieszczeń zwłoki. Ofiara pożaru w bydgoskiej kamienicy. Co raz już kurwa. Trwa akcja pomocy dla lekarza z Torunia. Wszyscy mnie pozdrawiają, dodają otuchy. Zaczynamy od sądowego finału tragedii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Trzy osoby, w tym były rektor uczelni, usłyszały wyroki więzienia w zawieszeniu w związku z organizacją imprezy inaugurującej rok akademicki na UTP w 2015 roku. W trakcie zabawy zginęło troje studentów. Jeden z oskarżonych, były prorektor UTP, został uniewinniony. Ewa Rzet, przewodnicząca samorządu studenckiego, została skazana na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Były rektor uczelni, profesor Antoni B., na 6 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata oraz szef firmy ochroniarskiej na 8 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. Czwarta osoba oskarżona przez prokuraturę została uniewinniona. Według sądu nie ma dokumentów potwierdzających jej udział w organizacji tej imprezy. Według sądu te osoby skazane nie dopełniły swoich obowiązków, nie zapewniły bezpieczeństwa uczestnikom tej imprezy. Przede wszystkim nie zadbało o przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących przy organizowaniu imprezy masowej, a właśnie Start Party taką imprezą była. Według sądu te osoby jednak popełniły przestępstwo nieumyślne. To jest wina niezamierzona. Nigdy wcześniej te osoby nie były karane i jest duże prawdopodobieństwo, że takiego przestępstwa już więcej nie popełnią. Sąd musiał ustalić stan faktyczny dotyczący przebiegu samej imprezy Start Party. Z drugiej strony musiało ustalenie stanu faktycznego dotyczyć kwestii przygotowania do tej organizacji. I to była kwestia istotna z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej oskarżonych. Po północy zagęszczenie osób w budynku było tak duże, że brakowało powietrza. Nie można było otworzyć okien. Wyjście ewakuacyjne było zamknięte. Na schodach prowadzących z łącznika pod naporem tłumu część osób zaczęła się przewracać. Inne osoby na nie upadały. Troje studentów doznało uciśnięcia klatki piersiowej, co skutkowało niedotlenieniem mózgu. Nie udało się ich uratować. Przypomnę, że w tej tragedii zginęły 3 osoby, 24-letnia Paulina, 20-letnia Natalia oraz 19-letni Paweł. Na tej imprezie zorganizowanej na powierzchni 450 metrów kwadratowych skupiło się ponad 1200 osób, a według niektórych studentów nawet 2000. Po 4 latach od tragedii na bydgoskiej uczelni nastąpiły zmiany. Opracowano procedury organizacji takich imprez. Poprawiono też bezpieczeństwo wewnątrz budynku. Dodatkowe drzwi, windy, wentylacje, monitoring i tak dalej, więc to wszystko zostało zrobione. Także w tej chwili mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnych takich zdarzeń. Impreza taka jak Start Party od 2 lat organizowana jest poza uczelnią, w klubach na terenie Bydgoszczy. Wyrok, który zapadł w bydgoskim sądzie, nie jest prawomocny. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Królowej Jadwigi w Bydgoszczy. Strażacy znaleźli w nim zwęglone ciało. Na miejscu pracowały 2 zastępy straży pożarnej.
Na miejsce skierowaliśmy dwa zastępy strażaków. Jeden zastęp średni z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 i jeden tak zwany ciężki gaśniczy z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 3. Po przybyciu na miejsce to zgłoszenie potwierdziło się. Faktycznie z mieszkania na parterze wydobywał się dym. Kierujący działaniem ratowniczym wskazał i wprowadził do środka jedną rotę ratowników zabezpieczonych w aparaty ochrony układu oddechowego. Rota ta, przeszukując kolejne pomieszczenia tego mieszkania, dosyć szybko opanowała sytuację pożarową. Natomiast niestety podczas tych działań ujawniono w jednym z pomieszczeń zwłoki ludzkie. Były to zwłoki bardzo silnie zwęglone. Jeżeli chodzi o przyczynę tego zdarzenia, tutaj śledztwo będzie prowadziła policja pod nadzorem prokuratury, które właśnie będzie zmierzało do ustalenia konkretnej przyczyny tego zdarzenia. Policja i prokuratura badają zawiadomienie złożone przez rolników. Wczoraj ujawniliśmy, że grupa ponad 800 osób mogła zostać oszukana przez jedną z firm w powiecie toruńskim. Rolnicy oddali zboże, ale nie dostali za nie zapłaty. Pod koniec grudnia będzie wiadomo, czy rozpocznie się śledztwo w tej sprawie. Na razie trwa analiza zawiadomienia do prokuratury. Miało być tak jak co roku. Po zakończonych żniwach rolnicy z okolic Łubianki zebrane plony przekazali do skupu. Po czasie okazało się, że zboże zniknęło i wypłat nie będzie. Gospodarze dziwią się, bo do tej pory współpraca ze spółką przebiegała bez problemów. Pan wziął od niektórych rolników zboże na przechowanie. To zboże rzekomo zginęło. To już w tym momencie to nie jest coś przesunięcia terminu płatności, tylko w tym momencie moim zdaniem jest to jawna kradzież. Straty liczone są na blisko 20 milionów złotych. Poszkodowanych może być nawet 800 osób. Zastanawiamy się, gdzie są te pieniądze, które zginęły w sumie i nie wiadomo, kto je zabrał. Za każdym razem dowiadujemy się o innych kwocie, na przykład zadłużenia, o innych ilości wierzycieli. Także tam nie wiadomo tak naprawdę do końca, bo nie mówi się nam prawdy. Spotkanie rolników z przedstawicielami spółki nie przyniosło rozwiązań, więc udali się po pomoc do gminy. Przy wsparciu Izby Rolniczej powstało pismo zawiadamiające o możliwości popełnienia przestępstwa. Wójt gminy Łubianka chce wspierać poszkodowanych. Przewiduje udzielanie pomocy, jakich gmina może udzielić, czy odroczeń w płatności podatku rolnego, czy być może w skrajnych przypadkach nawet umorzeń w tym zakresie. Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód rozpatrzy wniosek poszkodowanych rolników. Na przełomie roku zapadnie decyzja, czy śledztwo zostanie wszczęte. Czynności sprawdzające będą polegały na przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie od tych pokrzywdzonych rolników, jak również ustalenia danych szczegółowych tego podmiotu prawa handlowego, który zajmował się skupem rzepaku i zbóż, a który według zawiadamiających dokonał po prostu według nich oszustwa. Sytuacja do złudzenia przypomina aferę zbożową sprzed lat. W 2015 roku, po kilku latach sądowej batalii, swój finał miała sprawa upadłej spółki Jantur z Nieszawy. Tak jak w przypadku grupy producenckiej ze Złej Wsi Wielkiej, firma Jantur odbierała od rolników zboże i nie wypłacała im należnych pieniędzy. Ja ze synem około 80 tysięcy, a zdrowie mojej rodziny więcej kosztowało niż te całe zadłużenie. Roman i Krzysztof H., zarządzający spółką, tłumaczyli, że zebrane od rolników plony zostały zniszczone przez szkodniki. Tu sąd doszedł do przekonania, że jest to wyjątkowo naiwne tłumaczenie, dziecinne wręcz, bo szczury, myszy czy tam wołki zbożowe zjadły zboże wartości 26 milionów złotych. Za nierozliczanie się z dostawcami i oszustwo warte ponad 20 milionów złotych zarządzający spółką Jantur zostali skazani na 7 lat więzienia. Jagoda Rogatty, TVP 3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Przebudowa placu Rapackiego w Toruniu. Izolacja skazanych, tematem konferencji w Bydgoszczy. Toruńscy kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. 12 grudnia rusza kolejny etap przebudowy placu Rapackiego. O tym, jakie zmiany nastąpią w ruchu drogowym, poinformowano dziś podczas konferencji prasowej. Zarząd MZK wyjaśnił również, dlaczego w nocy z niedzieli na poniedziałek na tym samym placu wycięto część lip. Obecność koparek i dźwigów w ścisłym centrum miasta nie dziwi już nikogo. Od maja trwa przebudowa placu Rapackiego. Remont ulic Chopina i wały generała Sikorskiego powoli dobiega końca. Utrudnienia na pewno są, bo są większe korki na moście, nie? No ale tak w zupełności to uważam, że
kiedyś tą przebudowę trzeba byłoby zrobić. Inwestycja, zdaniem władz miasta, przyniesie wiele korzyści. Ma ona m.in. usprawnić ruch oraz poprawić komfort poruszania się komunikacją miejską. Pasażerowie dzisiejszych autobusów przesiądą się, miejmy nadzieję, do bardziej ekologicznych pojazdów, jakimi są tramwaje. Zwłaszcza liczymy na to, że porzucą niektórzy, przynajmniej mieszkańcy miasta, swoje samochody. Przeciwko budowie protestują ekolodzy i niektórzy mieszkańcy miasta. Z Alei Świętego Jana Pawła II ma zniknąć część rosnących tam drzew. W nocy z niedzieli na poniedziałek usunięto 27 lip z 44 przeznaczonych do wycinki. Od rana ja otrzymałem kilkanaście telefonów różnych rzeczy z pytaniem: zróbcie coś dalej, bo po prostu wszystkich są ludzie, którzy wysiadali i płakali na rabak. Drzewa, które usunęliśmy, podkreślam bardzo mocno, były chore. Liczba nasadzeń, zarówno drzew, jak i krzewów, i liczonych także jako dodatkowe nasadzenia torowisk zielonych czy zielonych przystanków, znacznie przekroczy liczbę drzew, które usuwamy. Tymczasem w czwartek o godzinie 9 rozpoczną się prace na jezdniach alei. Z ruchu wyłączona zostanie nitka po stronie bydgoskiego przedmieścia. Przejazd w obu kierunkach będzie odbywał się po pasie od strony Starówki. Przystanek przy placu Rapackiego w stronę Lewobrzeża zostanie przeniesiony. Nie będzie możliwości wjazdu w ulicę Mickiewicza od strony alei świętego Jana Pawła II. Zarówno od strony Placu Niepodległości, jak i od strony mostu drogowego, a także przejazdu na wprost ulicy Wały Sikorskiego w ulicę Mickiewicza. Około maja, czerwca przeniesiemy się na jezdnię zachodnią. Ostatnim wyzwaniem będzie cały plac 700-lecia, gdzie będziemy zmieniać troszeczkę geometrię tego skrzyżowania, żeby było to skrzyżowanie bezpieczne i bezkolizyjne. Przebudowa połączona będzie z remontem mostu imienia Józefa Piłsudskiego. Jeszcze w tym miesiącu ogłoszony zostanie przetarg. Realizacja ma rozpocząć się w marcu, a od lipca do grudnia 2020 roku z przeprawy korzystać będą mogły jedynie pojazdy uprzywilejowane i komunikacja miejska. Zamknięcie dla pojazdów osobowych będzie dopiero wtedy, kiedy wybudujemy przeprawę tymczasową i skierujemy ruch przez ulicę Zagunowo-Przybyszewskiego. O ile podczas prac nie zostaną odkryte zabytki archeologiczne, przebudowa okolic placu Rapackiego ma zakończyć się w październiku przyszłego roku. Toruń, Joanna Wojnowolska. Teraz o problemie mieszkańców bloków przy ulicy Kwiatowej w Czernikowie. Budynki wraz z lokatorami z powodu długów zostały sprzedane. Teraz mieszkańcy boją się, że stracą dach nad głową, bo nie wiedzą, kim jest nowy właściciel. A do tego nachodzą ich komornicy. Mieszkańcy spotkali się z wójtem gminy Czernikowo, by rozwiązać problem. Bloki przy ulicy Kwiatowej w Czernikowie budowali dzisiejsi mieszkańcy. Między innymi byli pracownicy tuczarni trzody chlewnej w Witowążu. Ja jako młody chłopak wyszedłem z wojska i podjąłem pracę tutaj na budowie, bo budowałem te bloki i fermę. Te mieszkanie to za symboliczną złotówkę powinny przejść dla tych ludzi, którzy pracowali w takich warunkach. Do samego końca. To jest moje mieszkanie. Ja te mieszkanie zarobiłem ciężką pracą przez 15 lat w takich warunkach. Warunki, jak twierdzą mieszkańcy, wciąż się pogarszają. Płacimy czynsze, chcemy godnie żyć. Mieszkania są zawilgocone, jak widzicie państwo, niedocieplone, brak centralnego ogrzewania, brak ciepłej wody. W piwnicach nie mamy światła, w piwnicach wylewało szambo. Nastroje lokatorów są coraz gorsze. Zaproponowaliśmy gminie, zdając sobie sprawę, że nie jest to prosta sprawa, żeby gmina postarała się przejąć te bloki. To nie jest oczywiście błaha sprawa, bo wiemy, że gmina jest w ciężkiej sytuacji finansowej, jest zadłużona. Emocje wzbierają po tym, jak ówczesny właściciel budynków spółka zaciągnęła kredyt w parabanku pod zastaw w wysokości ponad 300 tysięcy złotych. Zdaniem mieszkańców parabank nie sprawdził praw własności do nieruchomości. Dlatego w konsekwencji budynki zostały sprzedane wraz z lokatorami, w większości starszymi osobami. Przepisy prawa nie są na tyle
korzystne dla samorządu gminnego, że może uznać to zadanie jako realizacja zadań własnych. Dlatego możemy dzisiaj stanowić rolę pewnego koordynatora procesów, co też czynimy. Oni tymi właścicielami mieszkań prawdopodobnie się nie staną, ale za rynkowy, godziwy czynsz powinni mieć zapewnione godziwe warunki zamieszkiwania. Lokatorzy zwracają również uwagę na inny problem związany z tą sprawą. Nielegalne wysypisko znajdujące się w pobliżu gminnego ujęcia wody. Wójt twierdzi, że ta sprawa zostanie uporządkowana do 2022 roku. Obecnie były prezes spółki przebywa w więzieniu. Sprawę prowadzi prokuratura w Lublinie, a mieszkańcy czekają na niezwłoczne ustalenie, kim jest większościowy udziałowiec bloków. Mimo zaproszenia nie pojawił się na spotkaniu z wójtem i mieszkańcami. Bez jego udziału niemożliwe będzie wypracowanie rozwiązania trudnej sytuacji. Edyta Starczewska, TVP 3 Bydgoszcz. Ponad 70 tysięcy osób jest osadzonych w polskich więzieniach. Izolacja to główna metoda karania przestępców. Jak wygląda praca ze skazanymi za murami zakładów? O realizowanych programach i efektach resocjalizacji opowiadali studentom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego funkcjonariusze służby więziennej. Wysoki mur, drut kolczasty, kraty. Wszystko to ma odizolować przestępcę od reszty społeczeństwa. W Polsce jest osadzonych około, bo to się zmienia, 70 tysięcy skazanych. To jest bardzo dużo. Myśmy w Polsce uwierzyli wiele lat temu, to jest pokłosie jeszcze poprzedniego ustroju, że izolacja sprawców jest najlepszym rozwiązaniem. Czy w warunkach pozbawienia wolności można nauczyć skazanego prawidłowego funkcjonowania na wolności? To kwestia, która wywołuje wiele dyskusji. Dlatego też stała się tematem konferencji w bibliotece UKW. Funkcjonariusze służby więziennej opowiadali studentom o tym, jak wygląda ich praca z osadzonymi w warunkach izolacji. Kara to nie może być tylko, że oni przebywają w zakładzie karnym i siedzą i czekają do końca wyroku. Muszą przejść właśnie etap tej resocjalizacji. My, że tak powiem, naprawiamy ich dysfunkcje, które gdzieś tam mieli i staramy się, żeby to, co mi było złe w nich, naprawić tak, żeby wychodząc na wolność mieli jakieś perspektywy, czy właśnie podjęcie pracy, czy nowego życia. Dlatego część skazanych pracuje na terenie więzienia lub w firmach poza murami zakładu karnego. Biorą też udział w różnych programach skierowanych na przykład do osób uzależnionych, agresywnych. Każdy jest inny, do każdego więc funkcjonariusze podchodzą indywidualnie, w zależności od dysfunkcji, ale też w zależności od płci. Na ponad 70 tysięcy osadzonych w polskich zakładach jest około 3 tysięcy kobiet. Z badań wynika, że mają one często problem z przystosowaniem się do warunków izolacji więziennej. Dlatego w systemie stworzono odstępstwa, takie jak na przykład możliwość odbywania kary razem z dziećmi do 3 roku życia. Osadzone w tym miejscu uczą się, jak prawidłowo opiekować się dziećmi, ponieważ w przeszłości nie zawsze wywiązywały się prawidłowo ze swoich ról macierzyńskich. Są to osadzone uzależnione od alkoholu, w przeszłości były ofiarami przemocy, przyjmowały narkotyki. Stąd bardzo ważne jest, żeby pokazać im, jak dobrze opiekować się dzieckiem. Stosunkowo nową formą pozbawienia wolności jest w Polsce dozór elektroniczny. Dzięki niemu skazany ma możliwość uniknięcia konsekwencji związanych z izolacją w zakładzie. Po odbyciu kary nie musi od nowa budować swojego życia osobistego i zawodowego. To ważne szczególnie, że z tegorocznego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że brakuje pomocy długofalowej i kompleksowej, która pozwoliłaby osobom opuszczającym więzienie na ponowną adaptację w społeczeństwie. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. Na stwardnienie zanikowe boczne nie ma leku. Istnieją jednak zagraniczne terapie, które dają nadzieję na zatrzymanie postępów choroby. To szansa dla wybitnego neurochirurga z Torunia Pawła Drojeckiego, który przez lata pomagał innym, a teraz sam potrzebuje pomocy. Koszt jego terapii to ponad 3 miliony złotych. Rodzina i przyjaciele po raz kolejny organizują dla niego koncert charytatywny. To była wyjątkowa chwila. Twarze, których już dawno nie widział, pacjenci, sąsiedzi, koledzy z pracy, przyjaciele. Wszyscy w jednym miejscu i w jednym celu, by pomóc. Bardzo dużo znajomych, bardzo dużo nieznajomych. Wszyscy mnie pozdrawiają, dodają otuchy. Niesamowite. Jestem... Naprawdę dużo emocji. I myśli sobie gitar. Celem tego charytatywnego koncertu była zbiórka pieniędzy na leczenie Pawła, ale spotkanie to pokazało także jemu samemu, jak wiele osób go wspiera w walce z chorobą.
to był koncert dla znajomych i dla przyjaciół. My tam się w zasadzie wszyscy znaliśmy. Atmosfera była niesamowita, licytacje ekscytujące. To było dla Pawła, to było niesłychane przeżycie. Diagnoza: stwardnienie zanikowe boczne. Jako lekarz doskonale wiedział, jak przebiega i do czego prowadzi ta choroba. Przez wiele miesięcy poza rodziną o chorobie wiedzieli wyłącznie jego najbliżsi współpracownicy. Drojeccy koszty rehabilitacji pokrywali ze swoich własnych środków. Dopiero gdy pojawiła się szansa na zatrzymanie choroby, zdecydowali się prosić o pomoc. Dobrze. Paweł został zakwalifikowany do leczenia autologicznymi komórkami macierzystymi w Izraelu. Koszt terapii to 3 miliony złotych. W zbiórkę na portalu Fundacji Się Pomaga do tej pory zaangażowało się kilkanaście tysięcy osób. Zebrać udało się ponad 1 100 000 złotych. W styczniu odbędzie się kolejny koncert dla Pawła. Tym razem na widowni toruńskiej hali widowiskowo-sportowej zasiąść może nawet 6 tysięcy osób. Zapowiedział się Organek, raz, dwa, trzy. Mariusz Lubomski, Jacek Bończyk z Zbigniewem Krzywańskim i świetny gitarzysta Robert Cichy, który w tym roku dostał Fryderyka. Największy przeciwnik – czas. Liczy się dosłownie każda złotówka i każdy dzień. Żona i córka są jednak dla niego największą motywacją, by walczyć i by wygrać. Daje radę, bo wie, że musi. Wie, że ma po co walczyć, więc... Więc musi po prostu dotrwać do samego leczenia. Toruń, Aleksandra Ciekot. Wspólne śpiewanie kolęd i dzielenie się opłatkiem. Caritas diecezji toruńskiej przygotowała wigilię dla osób, które pomagają i dla tych, które tej pomocy potrzebują. W czasie spotkania wręczone zostały statuetki Corbonum. Byłam kiedyś już wyróżniona, ale wyróżnieniem, nie główną statuetką, dlatego tym bardziej jest to podwójne zaskoczenie. Jest to, myślę, że też podsumowanie mojej pracy, ale też pracy całego zespołu, którym kieruję. Człowiek, który od zawsze funkcjonował w działalności charytatywnej, który współpracuje z Caritas, to nie jest to tak, że można od jutra zaprzestać coś robić. Ta statuetka jest jakąś motywacją, ale myślę, że nie jedyny. To są ludzie, którzy są od zawsze zafascynowani działalnością na rzecz potrzebujących. I w tym duchu zawsze współpracuję z Caritas. My siebie nawzajem potrzebujemy. Potrzebujemy też tych ludzi, którym możemy pomagać, a oni potrzebują tych, którzy mogą pomagać. I myślę, że to jest też piękna prawda o Kościele, gdzie ludzie wzajemnie siebie potrzebują, swojego dobrego serca. Każdego roku, kiedy zbierzamy już ku końcowi i święta Bożego Narodzenia się zbliżają, Caritas Diecezji Toruńskiej zaprasza tych, z którymi jest na co dzień, ale już w charakterze świątecznym, aby śpiewać kolędy, aby połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Pora na zapowiedź informacji sportowych, które pojawią się po naszym wieczornym serwisie. Mirosław Wysocki, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj emocje koszykarskie i siatkarskie. Anwil Włocławek gra rewanżowy mecz Ligi Mistrzów z Rasta Weśta. Po pierwszej kwarcie włocławianie prowadzą 23-15. Z kolei siatkarki Banku Pocztowego Pałacu Bydgoszcz prowadzą w Pile z Eneą PTPS 2-0 w setach. W serwisie sportowym po wieczornym wydaniu zbliżeń mówić będziemy m.in. o Światowym Dniu Piłki Nożnej. Dzisiaj właśnie przypada to święto ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dla wielu jest to najważniejsza dyscyplina sportu, Mistrzostwa Świata, rozgrywki europejskie i klubowe. Oglądają miliony, kibice są ze swoimi drużynami na dobre i na złe, a wielu młodych ludzi chce w przyszłości zostać piłkarzami. Serwis sportowy około 21.45. Zapraszam. W najbliższych godzinach powieje chłodem, ale pojawi się więcej słońca. O pogodzie Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Początek grudnia powitał nas bardziej pochmurną i deszczową pogodą, ale w nadchodzących dniach do naszego kraju zacznie docierać masa chłodnego powietrza. Dziś wieczorem jeszcze sporo chmur na niebie, ale za to o poranku piękna słoneczna pogoda i tak też będzie wyglądał cały jutrzejszy dzień z temperaturą maksymalnie od 0 do 3 stopni, więc warto wybrać się na spacer w poszukiwaniu chociażby świątecznych dekoracji. A o szczegółach prognozy pogody opowiem już za chwilę. Zapraszam.
W naszym serwisie to wszystko. Więcej informacji na stronie internetowej, między innymi tam o sporze w Grudziądzu między prezydentem miejską spółką a prezesem klubu Stal Grudziądz. 1 grudnia w hotelu prowadzonym przez klub, w którym znajdowali się goście, zostało wyłączone ogrzewanie, a 31 grudnia ma zostać odcięty prąd. Władze klubu złożyły doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta miasta. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie. Za chwilę rozmowa dnia, a wieczorne wydanie zbliżeń jak co dzień o 21:30. Do zobaczenia.